No i? No i Radio Dwóch Stolic przyszło mi do głowy, słuchając tego, że powinno być Radiem Trzech Stolic. Również przyszłą stolicę powinieneś dopisać i dostać częstotliwość w Trójmieście. I potem, jak już se ułożyłem, że to powiem, to zacząłem myśleć, czy to przypadkiem zamiast Gdańska nie powinna być Gdynia, którą przed wojną zaczęliśmy budować, i tam trzeba by wyjąć te stare plany. Tam były spektakularne, wymyślone, zaprojektowane wieżowce i inne rozwiązania. Niedokończona jest Gdynia. Ja bym to przyjrzał się temu, bo może na części terenów już coś tam stoi, nie ma sensu tego zmieniać albo wyburzać i tak dalej, ale może trzeba by nowym okiem rzucić na to, jak Gdynia była w pełni zaplanowana. Gdyby w Polsce tego nie było, tych planów, bo przepadły w czasie wojny, albo tam Ruscy posprzątali po wojnie, to są w Nowym Jorku, otóż pojechały plany Gdyni do Nowego Jorku, na Manhattanie oglądali to ludzie, którzy produkują tamtejsze, produkowali wtedy wieżowce, sławne wieżowce na Manhattanie i tak dalej. I oni to przed II wojną światową oglądali w zachwyceniu, że ktoś wpadł na takie koncepty. I przyglądali się projektom polskich wieżowców. Podobnie jak w Hollywood się przyglądali scenariuszom filmów razem z melodiami i z piosenkami. Kino przedwojenne nasze miało szansę, gdyby nie II wojna światowa, na Hollywood. Scenariusze tych filmów, co my czasami oglądamy, starych, tam Umówiłem się z nią na dziewiątą, te szlagiery wszystkie, Amerykanie chcieli to po prostu kupować i robić remake'i po angielsku, i z Gdyni chcieli kupować pewne koncepty. No i gdyby się otworzył, to właśnie nie wiem jeszcze, czy w Gdańsku, czy w Gdyni, to powinno być ta trzecia stolica, i rzeczywiście wyniósłbym stolicę z Warszawy dla oczyszczenia tego bagna, które w Warszawie narosło. Po prostu taki ruch, w którymś momencie król zdecydował, że z Krakowa do Warszawy chce przenieść stolicę, i były ku temu jakieś powody. Teraz moim zdaniem być może są takie powody, żeby przenieść stolicę do Gdańska, zacząć od nowa, napisać oczywiście konstytucję, by trzeba nową do tego, żeby to było nowe państwo i nowi ludzie pod każdym względem. Tych urzędasów tam zostawić w Warszawie, zatrudnić nowych ludzi wedle nowych koncepcji. Takich, którzy już się urodzili w komputerach, a nie jeszcze w papierowych blankietach podawanych przez Cimoszewicza. No to wolałbym pana. Kazimierz nad Wisłą. Ale szkoda zniszczyć Kazimierz, wsadzając tam taki nocnik, jakim jest siłą rzeczy parlament zawsze. No szkoda Kazimierza. Szkoda. Poza tym to jest cofanie się wtedy. A czy częstotliwość byś wolał w Kazimierzu? Nie, stolicę wolałbym w Kazimierzu, ale tak, w Gdańsku nie, w Gdyni nie, ale w najbliższy czwartek otwieramy studio w Wilnie. Będzie kolejna stolica, zresztą po Dublinie, po Bejrucie, po Kijowie i Lwowie. Studio Wilno w każdy czwartek o 9:15 będzie na antenie Radia Dwóch Stolic. Ale miałeś powiedzieć coś miłego na temat Unii Europejskiej. Coś na temat Unii. Jeszcze wspomnę, żeby optymistyczna jakaś była informacja z Ameryki. Trump, to było w sobotę chyba, proszę mnie nie łapać za dzień, bo może w niedzielę to powiedział. Nie, jak leciał na weekend, to mówił, to może jeszcze w piątek. Przyniósł taką mapę i pokazywał, kiedy obejmowałem prezydenturę, to tutaj było państwo islamskie. I wydruk satelitarny pokazał i czerwone placki, gdzie było państwo islamskie. Poniżej mówi, a tu jest mapa na dzień dzisiejszy. Właśnie wykończyliśmy państwo islamskie, nie widzą państwo tu nic czerwonego. I pokazał te dwie mapy. To jest duży sukces, bo Obama mówił, że państwo islamskie jest na całe dziesięciolecia przed nami i nie da się wytrzebić. Trump rzeczywiście ograniczył im terytorium i pokazał tę drugą mapę jako sukces, a potem do kamery stwierdził, że sam się pomylił, mówi, o przepraszam, na tej dolnej mapie jest jeszcze taka jedna mała kropeczka czerwona, i pokazał ją palcem, maciupeńka, i mówi, ale dzisiaj wieczorem zniknie. I proszę pana, w wieczornych wiadomościach to pokazywali, bo rzeczywiście wtedy wieczorem zniknęła ta ostatnia kropeczka. No to jest sukces obecności amerykańskiej, tam jeżdżenia po różnych krajach, wtrącania się w różne rzeczy. No jest taki sukces, że państwo islamskie, ono oczywiście się odrodzi, tak jak Al-Kaida była kiedyś, a potem się odrodziła w formie państwa islamskiego, to ono, jakaś nowa organizacja radykalna się pojawi w to miejsce, ale ta plaga została wykończona do ostatniej czerwonej kropki, to jest optymistyczna informacja ze świata.
No to teraz Unia Europejska, ja z kolei szukam tej informacji, która dotyczy Izraela, ale poczekaj, gdzie ona uciekła mi ta informacja? Dobra, Holandia w Utrechcie strzały w tramwaju, to Unia Europejska, do pasażerów. Jeden terrorysta zatrzymany, 30-letni Turek. Turcja się zradykalizowała pod tym Erdoğanem, czy jak on tam. Po islamsku się zradykalizowała. Czy miał wspólników? Nie wiemy. Ogłoszono czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego. A ja pytam po raz, nie wiem który, u Krzysztofa Skowrońskiego. Kiedy ogłosimy wojnę, a nie stan zagrożenia? Kiedy ogłosimy jako Europa wojnę, którą nam islam wypowiedział oficjalnie, wiele razy ją wypowiadał i oni to nazywają wojną z Unią Europejską, z naszą cywilizacją, z naszą organizacją, z naszymi państwami i strukturami. Oni to nazywają wojną, kiedy my przestaniemy mówić o czwartym stopniu zagrożenia, tylko ogłosimy wojnę, bo tylko wtedy można wygrać ten konflikt, kiedy się uzna, że to jest wojna. Stany Zjednoczone ogłosiły wojnę z państwem islamskim i właśnie w piątek ją wygrały. A Unia Europejska też powinna ogłosić wojnę, żeby się zabrać za wygrywanie wojny. To nie jest różnica wyłącznie semantyczna, tylko prawna. Inne rzeczy wolno robić przeciwnikowi, gdy jest się z nim w stanie wojny, a inne wolno bądź nie wolno mu robić, jeżeli to jest tylko czwarty stopień jakiegoś zagrożenia lokalnego. No. Islam, dużo nurtów, a do tego meczety są w całej zachodniej Europie częściej budowane niż kościoły katolickie. W samym Strasburgu wybudowano 46 meczetów, z tego co pamiętam, a ostatni kościół katolicki w 1965 roku, więc trudno sobie wyobrazić, co miałoby iść za takim stwierdzeniem, że jest wojna z islamem. No gdyby... Już mówię, gdybyśmy ogłosili stan wojny, to wówczas można zamknąć wrogie placówki, bo jesteśmy w stanie wojny, można zamknąć legalnie wszystkie meczety jednym dekretem ogólnoeuropejskim i można zacząć wysiedlać wroga z naszego terenu, kogokolwiek się da złapać. No, po prostu wsadzamy na statki, do wagonów i tak dalej, wysadzamy na wybrzeżu Tunezji i Libii, którego nikt nie pilnuje, bo tamte państwa implozji uległy i ale winnych, nikt nie pilnuje wybrzeża. Winnych i niewinnych, wszystkich razem. Tak, w stanie wojny jak jesteś, tak. No tak, to może dlatego nie ogłaszamy stanu wojny, bo nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, w których winnych i niewinnych wsadzamy na statki i wywozimy do Europy. W czasie II wojny światowej strzelaliśmy do niewinnych Niemców, którzy byli niewinnie wcieleni do Wehrmachtu, dostali chłopcy wezwanie i przyszli z wioski, proszę pana, w Bawarii, po prostu w butach na wojnę. Oni osobiście Polski nie zaatakowali, ale zaatakowało Polskę ich państwo, które ich wessało do armii. I wtedy strzelaliśmy do winnych i niewinnych Niemców, nie pytając, czy ty, chłopcze, jesteś tu świadomie, czy w ogóle wiesz, gdzie jesteś i dlaczego strzelasz do mojej chałupy. Ale wtedy te winy można było łatwo określić, mieszkając na terenie Rzeczpospolitej. A tutaj z powodu jednego, drugiego, dziesiątego Turka, czy mieszkańca Bliskiego Wschodu trudno taką winę uznać. Nie, da się określić. Duże organizacje islamskie, jedna po drugiej, ogłosiły wojnę z nami. No to da się określić, da się określić. Nie ma żadnej organizacji islamskiej, która się przeciwstawiła tamtym ogłoszeniom. To też jest ciekawe, że część meczetów siedzi cicho, nic nie mówią, tylko zacierają ręce, jak inne radykalne meczety wygłaszają tego typu oświadczenia, że wojna z białym człowiekiem teraz będzie. No to gdyby tam był jakiś wewnętrzny konflikt w ramach islamu, że nie chcemy jednak wchodzić w wojnę z Europą, to ktoś powinien się odezwać, a nikt się nie odzywa. Nie, tam w obronie się odzywają. Nie będę bronił islamu, ale oczywiście się odzywają. Chodzą na wspólne pokojowe marsze, potępiają ataki. To jest wielonurtowy jest islam. Dobrze, oni ogłosili wojnę z białym człowiekiem, ja tego drugiego nurtu nie widzę, tego wielo i nie chcę mu się przyglądać. To jest zagrożenie i nie chcę się przyglądać szczegółowo, kto ma żółtaczkę, a kto nie, tylko chcę kwarantanny. Ale Ameryka ogłosiła wojnę z islamem, z państwem islamskim i my powinniśmy ogłosić taką samą wojnę. No to... Tak uważam. Ale no. Chrześcijaństwo to nie tylko biały człowiek, ale każdy człowiek. Kościół jest powszechny, więc to też trudno powiedzieć.
powiedzieć, na Bliskim Wschodzie. Nie, chrześcijaństwo to tylko ci, którzy się ochrzcili, a nie każdy człowiek na planecie Ziemia. Nieochrzczony buddysta nie należy do chrześcijaństwa. I nie ma innej drogi zbawienia, jak powiedział święty Jan Paweł II, jak przez Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Amen. Amen. 18.01. Może być postscriptum. Czy jeszcze jest jakaś ważna informacja, którą chciałbyś skomentować? Mogę zrobić o niepodległości czy o gospodarce, bo mam jeszcze trzy karteczki dotyczące tego i czy tego. Mogę zrobić. O niepodległości. O niepodległości, proszę bardzo. Patrzę na dwie informacje. Komisja Europejska wydała zgodę na budowę portu gazowego w Polsce. Jakim prawem Komisja Europejska wydaje zgody? To właśnie niepodległość polega na tym, że nikt nam nie musi się zgadzać na kolejny port, tylko sami stawiamy kolejną Gdynię. I Timmermans powiedział, że trzeba wpisać prawa deklaracji Trzaskowskiego do praw narodowych. Kim jest Timmermans, żeby wpisywać do narodowych, no albo są narodowe, czyli wyłącznie polskie, albo są unijne. A oni się wtrącają, właśnie to jest utrata niepodległości. Zaczynają wpisywać nam coś do naszych tych i jeszcze coś znalazłem, co przeczy niepodległości. Otóż była ta katastrofa Boeinga. Etiopskie linie lotnicze i chińskie uziemniły te Boeingi, które spadły, ten typ Boeinga, uziemniły. Decyzją Unii Europejskiej uziemione zostały te samoloty na obszarze całej Unii. To jest tak jak z tym portem. Jakim prawem w nasze samoloty wtrąca się Unia? To jest szkodliwe dla Polski, bo my mamy 5 takich samolotów i są sprawne, a nasi piloci zostali przeszkoleni i powinniśmy suwerenną decyzję w ramach przedsiębiorstwa LOT podjąć, że latamy dalej. A decyzją Unii zostały uziemione nasze samoloty, co powoduje straty po stronie polskiej. Natomiast francuskie linie lotnicze i holenderskie, KLM Air France, latają sobie dalej i nie mają strat, bo oni są oparci o europejskie Airbusy. No i właśnie na tym polega Unia Gospodarcza, która miała polegać na współpracy, która obie strony podnosi. W tej chwili Unia Europejska polega na takiej współpracy, która jednego tłamsi, a drugiemu dodaje w nieuczciwy sposób. No, jeśli chodzi o tego Boeinga, to decyzja o uziemieniu wszystkich Boeingów tej kategorii, czy tej, podjął sam koncern amerykański. Powiedział, że nie latamy, bo musimy sprawdzić, jakie były przyczyny katastrofy. W porządku. Ale wcześniej była decyzja Unii, która nas zobowiązuje i to jest naruszenie niepodległości. Poza tym Boeing może sobie uziemiać, natomiast Polska mogłaby zdecydować, że dalej lata tymi samolotami, bo one do nas należą i moglibyśmy Boeinga nie posłuchać. Natomiast z Komisji Europejskiej nie możemy nie posłuchać. Czyli straciliśmy niepodległość, nie możemy portu sami zbudować, bo się wtrącają. I mamy wpisywać jakieś prawa u siebie do praw narodowych, które nam niewybrany przez nikogo urzędnik serwuje. A co? A my na zakończenie zaserwujemy jeszcze jedną piosenkę. A proszę bardzo, to No Time to Kill. Ja uważam, że już się kończy się ta koncepcja demokracji. To musimy, bo ty jesteś filozof i takie niedoraźne tematy spostrzegłem, że Krzysztof Skowroński lubi, może błędnie spostrzegłem, takie ponadczasowe, a to napisać konstytucję, a to coś, takie trochę dalej patrzące. Więc uważam, że nie ma czasu do stracenia. Koncepcja demokracji się wypaliła i trzeba wymyślać, co będzie potem, albo co zrobić potem. Tak jak ojcowie założyciele w Ameryce wymyślili, co po monarchii zrobić. Republikę konstytucyjną. Tak, i po prostu zrobili, wymyślili od zera. Tak teraz nastał taki czas, kiedy trzeba, i nie ma czasu do stracenia, No Time to Kill, to tytuł następnej piosenki. Nie ma czasu do stracenia, trzeba teraz wymyśleć koncepcję na po demokracji, tej, którą mamy teraz. Bo kiedy ludzie w demokracji są świadomi, czego chcą, i chcą lepszego państwa, i chcą zdążać ku dobru, nie chcą się oszukiwać nawzajem, to demokracja działa. Natomiast kiedy ludzie chcą się nachapać i wyrwać coś z państwa, to demokracja wtedy przestaje działać. Odbywają się wybory, ale ludzie głosują ze złą intencją. Nie celem budowania dobra wspólnego, tylko głosują celem budowania dobra własnego. I to
ten system moim zdaniem się wypalił, teraz milenialsi wchodzą do głosowania i oni w Ameryce na przykład uważają, że wszystkie szkoły za darmo, lekarz za darmo, zasiłki za darmo, wszystko nam dajcie, bo nam się należy, przecież no, edukacja się należy i tak dalej, i wszystko się należy. Jak ta masa ludzi zacznie w ten sposób głosować, to zrujnuje własne państwo w krótkim okresie, bo demokratycznie przejdą w życie rozwiązania, które ostatecznie doprowadzą do ruiny. Jak zaczniemy za darmo wszystko rozdawać, to nie będzie skąd brać. A korporacje przeniosą się. Nikt nie będzie płacił 70% podatków na pokrycie tego wszystkiego za darmo. One się przeniosą z dnia na dzień, z siedzibą do Singapuru. Albo na Marsa. Albo na jakiegoś afrykańskiego Marsa. Uwaga, kilka krajów afrykańskich jest wystawionych na sprzedaż. I dzisiaj właściciel Amazona mógłby bez tąpnięcia po stronie swojego przedsiębiorstwa kupić sobie jeden z tych krajów afrykańskich. Bezos on się chyba nazywa. Najbogatszy człowiek na planecie, Amazona wykreował, ogromny monopol, no handel Amazon, to państwo znają, .com, kupuje się tam różne rzeczy. I teraz ten bogaty facet, on ma jeszcze jakieś tam gazety, mnóstwo rzeczy ma. Jego byłoby stać kupić państwo afrykańskie wystawione na sprzedaż i tam się przenieść. I akcje jego przedsiębiorstwa by od tego wydatku nie ucierpiały. Więc na Marsa w takim przenośnym... Rothschild musiałby się na to zgodzić. Rothschild już dawno nie żyje, tam masoneria jakaś działa, ale już rodzina Rothschildów nie ma specjalnego widocznego znaczenia. Weszły Sorosze, weszły inne nazwiska, tam Bloombergi, jakieś inne, nie wiem co, to trzeba postudiować, już Rothschildy stare upadły. Poza tym to nie trzeba całego państwa afrykańskiego. Mógłby sobie kupić wyspę na Karaibach, do sprzedaży jest bardzo wiele wystawionych i teoretycznie mógłby tam posadowić siedzibę centralną swojej firmy. I wtedy możemy mu skoczyć na wyspę. W studio Dziki Zachód w każdy poniedziałek o godzinie 17:00 Wojciech Cejrowski. Serdecznie dziękuję panie redaktorze i zostawiam pana w tej... Bardzo mi miło. Pana w Arizonie 10:08, trochę późno na zaczynanie pisania książki, ale bo ja zaczynam o świcie, lubię zacząć i wtedy wchodzę w dzień i se robię zwykle o tej porze, co teraz u mnie, robię sobie jakąś przerwę, no ale... I co w tej przerwie? Może zacznę. I co w tej przerwie? W przerwie siadam i się gapię w pustkę i nic nie mówię. Rozprostowuję oczy, patrzę na horyzont i nawet się już nie zastanawiam, co jest za horyzontem, bo byłem. Wiem, że tam jest takie samo jak tu, więc mogę sobie podnieść do potęgi ten horyzont i wiem, że tam jeszcze jest długi kawał takiego samego niczego. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w tej pustce, samotnie i nieskończonym horyzoncie tobie życzę. I nawzajem. I pisz konstytucję, człowieku, bo a może to już nie powinno być państwo konstytucyjne, tylko jakieś inne. Trzeba coś wymyśleć. Bye!